Zmontowałem nawet taki dynamiczny, dramatyczny początek, żeby zachęcić was do tego filmu, gdzie bryzga błoto, są problemy i awarie. Jest nawet popsuty Land Rover, który się nie chce wyłączyć. Wyciągnąłeś kluczyk i powinien zgasnąć, a nie zgasł. Ale to wszystko będzie w tym filmie, więc zobaczycie to spokojnie. Myślę, że najlepszym początkiem jest to jedno długie, piękne ujęcie. Więc jeżeli czujecie taki dreszczyk podniecenia, oglądając właśnie takie ujęcia i takie pojazdy w błocie na ekranie Teren Wizji, no to chyba nie trzeba większej reklamy, żeby spędzić te najbliższe kilkadziesiąt minut oglądając naszą zimową przygodę z tymi niezwykłymi pojazdami. Tak to się wszystko zaczęło, pewnego zimowego poranka i uwaga, to nie jest żadne złomowisko, to nie jest też jakaś tajna baza wojskowa, to jest po prostu kolejne muzeum motoryzacyjne w naszym kraju, które oczywiście możecie sami odwiedzić, wszystkie informacje będą w opisie filmu, ale tutaj właśnie tego poranka zostali ożywieni bohaterowie tego odcinka, chociaż przyznaję, że z niemałym trudem. Ekipa, która użyczyła nam dzisiaj te pojazdy, jest to garnizon górnośląski. Jest to ekipa, która posiada tutaj fajne Muzeum Techniki Militarnej, które ma ogromną po prostu kolekcję takich pojazdów. Ciężarówek wojskowych, pojazdów gąsienicowych, mają też czołg. To są właśnie cudowne miejsca, które poznajemy, przyznaję, dzięki Patrykowi, bo to jest w naszej ekipie największy miłośnik takiego sprzętu, tego klimatu. Po pierwsze muzea, które trzymają samochody stojące jakby za witryną, za szybą. To są muzea, które krzywdzą samochody, bo samochody nie powinny stać, tylko powinny jeździć, bo jak się stoi, to się psuje i marnuje i to nie służy po to, żeby stało i pachniało, tylko żeby jeździło. I takie muzeum, które pokazuje, co taki pojazd potrafi, że on jeździ, że on żyje, dużo bardziej przekazuje tą wiedzę i pasję do motoryzacji daje ludziom, bo pokazuje coś konkretnego. Zobaczyć, jak stoi pojazd, to może, nie wiem, na pomniku albo na zdjęciu w internecie, a jak coś ma być fajnie przekazujące dalej tą pasję do motoryzacji, to po prostu musi jeździć, pachnieć, no w tym przypadku trochę śmierdzieć ropą, smarem, olejem, wszystkimi innymi dziwnymi zapachami, które po prostu są charakterystyczne dla takiej starej, klasycznej motoryzacji. Czasami gdzieś wjeżdżamy w jakieś błotko, ale to te pojazdy generalnie wszystkie przeszły jakąś modernizację przez nas, polegającą przede wszystkim na to, żeby one jeździły i wyglądały, tak? Bo one mają jeździć, wyglądać. Tu za namową waszej całej ekipy daliśmy się przyprowadzić w to miejsce. Jak widzicie i będziecie mieli okazję zobaczyć, wielu naszych wolontariuszy się dzisiaj pojawiło, bo dzisiaj młodzież akurat do szkoły jeszcze nie chodzi. Więc oni to wszyscy chcą zobaczyć, jak ja na własne oczy i za moim przyzwoleniem pozwolę na to, żeby je utaplać, a z tego, co Patryk mówił, tam, gdzie pojedziemy, w to drugie miejsce jest jeszcze gorzej. Więc... No to też zasada jest taka, żeby tutaj krzywdy nikomu nie zrobić. Nie, oczywiście, że tak. Nie. Najbardziej będziemy dbać o babcię, bo babcia nasza Praga ma grubo ponad 60 lat i po prostu no, cieszymy się z tego, że jest w takim, a nie innym stanie. Natomiast krzywdy jej raczej postaramy się nie zrobić. Dzisiaj zabraliśmy w teren trzy zupełnie różne terenowe ciężarówki. Takie, które mają bardzo mało wspólnych cech. O
Unimog 435, 5.7 w dieselku, rzędówka sześciocylindrowa, 130 koni, 81 rok. Była karetka, teraz jest zabudowana na kampera. Najbardziej chyba cywilizowany z tych wszystkich, które tutaj stoją. No cóż, cywilizacja, tak? Napędy uruchamiane pneumatycznie, blokady pneumatycznie, komfort, wygoda, jest ciepło, jest wentylacja, nie ma klimatyzacji, ale jest miło. Także dlatego nie jeżdżę, bo po prostu mam swoje lata i cenię komfort, który on potrafi dać, mimo że ma te kilkadziesiąt lat. Jest naprawdę spoko i w terenie. Co prawda dzisiaj te opony, które zmieniłem w ubiegłym roku, są szosowe, więc najprawdopodobniej najbardziej dostanę lanie. Natomiast jak miał wcześniej założone jodełki, to naprawdę nie przypominam sobie miejsca, gdzie nie wjechałem i nie wyjechałem sam. Ural 375D, 180 koni, 6 litrów silnik V8. No i co, super maszynka. Zasuwa w terenie, 6x6, jodełki, CPK. Czeska Praga, pojemność 7400, 98 koni maksymalnie, silnik sześciocylindrowy, chłodzony powietrzem, najdłużej wyprodukowana ciężarówka, 130 tysięcy wyprodukowanych sztuk, 25 tysięcy jest w czechosłowackiej armii, jeździło do tej pory, jeździ 500. 40 cm prześwitu ma to auto przy tak niskiej oponie M20. Ural ma w granicach 7, 7,5 tony, z tego co pamiętam, koło 6 ton Praga. I niecałe 5 ton waży Unimog. Wolniej przejedzie, ale raczej przejedzie to samo prawie co Ural. Ural ma większe troszkę kółko, jak to się mówi, koło i ma większą moc, bo tam jest V8 silnik, nie? Tutaj jest 98 koni maksymalnie, tak średnio wykorzystuje się 60 koni mechanicznych. Także tutaj jest troszeczkę silnik, ale naprawdę w terenie sobie daje również radę. Jak obstawiasz, które z tych aut będzie najdzielniejsze w terenie, w tym błotnistym terenie dzisiejszym? Ural, na pewno Ural, dlatego, bo dobra opona, Piotrek już upuścił powietrza do jednego bara, więc myślę, że co prawda blokad nie ma, ale to jest mój faworyt na dzisiejszy dzień. Będę robił co mogę, natomiast ze względu na opony myślę, że mogę, no myślę nawet, nie wiem czy nie wyjdzie najgorzej w tej konfiguracji, bo Praga też ma fajną miodełkę. Ma zwolnicę, także ona, babcia nasza stara, ale będzie dawała na pewno dobrze radę. Unimog, powiedzmy, że ma coś w stylu Ateca. No i zakleiło się momentalnie na tej glinie i efekt był taki, że szybciej jechał w dół niż jechał do góry. I blokady nie pomogły. No jak nie masz trakcji, to blokady ci nie pomogą.
pofisiowałem za bardzo i chciałem oczywiście truja, potem dwuja i trochę za mały rozpęd, nie wiem. A potem na jedyneczce, taś, nie na utututu, jak Patryk lubi. Specjalistą w ciężarówkach nie jestem, ale widać gołym okiem, że w tym przypadku oponka miała trakcję i powolutku wgryzł się na samą górę. Za mało mocy, czy jak oceniasz? Nie mamy problem w tej chwili z włączeniem blokady. Znaczy, Pyszek ma problem, bo powinno mu się udać. Jak mu się uda, to może wejdzie, chociaż nie opuszcza powietrza, co też, jak wiadomo, jest ważną rzeczą. Nieupuszczone powietrze w kołach i... Kierowca mało ognia daje, tak mi się wydaje. Ten silnik brzmi, jakby już tam był cały ogień. On jeszcze potrafi. Znamy go i potrafi więcej. Może nie na takich podjazdach, ale potrafi. Praga to też jest staruszka już, nie? No tak, no dziadek już jest, no. No jest taki eksponat, żeby to stało, pojechało gdzieś tam, ładnie wyglądało, no ale żeby to gdzieś tam w terenie dzielnie się spisywało, to... Troszeczkę za stromy jest ten podjazd, ale pokażę dalej, co potrafi. Zacne błoto, a opony sosowe i błoto to nie jest dobra para. Dzisiaj mamy w terenie chyba najdzielniejszą terenowo ciężarówkę, jaka istnieje, czyli Unimoga, ale na szosowej oponie, takiej totalnie szosowej. I to bardzo pokazuje, jak w terenie ważna jest opona, bo blokady, zwolnice, wszystko tu jest tak, jak w terenie powinno być najlepiej, a nie jesteśmy w stanie w prostej kolei nie ruszyć. Próbujemy go rozbujać, także pojazd jest tak terenowy, jak jego opona, no i jego kierowca, ale opona przede wszystkim, cała reszta na drugim miejscu. Aż mnie serce boli.
takich ciekawostek, które się wydarzyły przy okazji tego wyjazdu, to na przykład ten Land Rover, uwaga, nie chciał zgasnąć. Pracuję kluczykiem. Wyciągam. O, to jest oznaka, że to auto chce jeździć, bo jesteśmy w fajnym terenie. Jak najbardziej. Uwaga, cudowne. Ja to mam szczęście do tych Land Roverów, ale ten po prostu się nie popsuł, tylko no nie chce zgasnąć, bo chce jeździć w terenie. Ale jak już jesteśmy przy terenówkach, to cały czas dostaję maile z największym problemem offroadowca, czyli jak bezpiecznie kupić samochód terenowy. Więc dzisiaj będzie bardzo krótki poradnik, ale bardzo treściwy, bo ja też szukam kolejnej terenówki. Ma być to Toyota 4Runner, tak sobie wymarzyłem i postanowiłem przetestować usługę, czyli wykupiłem takie raporty z firmy AutoDNA. Żeby było jasne, naprawdę za nie zapłaciłem, żeby nie było żadnej ściemy, że pokazuję Wam jakieś raporty, które są reklamowymi raportami. To są prawdziwe raporty samochodów, które mnie interesują. I tak naprawdę jestem zachwycony tym, co tutaj zobaczyłem i przeczytałem. Te raporty po pierwsze są bardzo czytelne, po drugie są bardzo rzetelne, po trzecie tych informacji jest bardzo dużo. W przypadku samochodów ze Stanów najbardziej interesowało mnie to, czy będą tutaj zdjęcia, jak to auto wyglądało po wypadku, bo wiadomo, że większość tych samochodów miało jakieś przygody. Proszę bardzo, są zdjęcia, można pooglądać, można porównać, tym bardziej, że żaden polski sprzedawca nie publikuje tych zdjęć na stronie z własnym ogłoszeniem. Trzeba dzwonić, prosić o te zdjęcia. Najczęściej słyszycie, że to były delikatne obcierki, że zdjęć nie ma. A co najważniejsze, zamówienie takiego raportu jest bardzo proste, bardzo szybkie. W ciągu 2 minut dostałem właśnie to, co widzicie na ekranie. Wykupiłem jeszcze kilka takich raportów, nie tylko do Toyoty, ale również chciałem sprawdzić Wranglera, którego sprzedałem Pawłowi. I wszystkie informacje, które tam znalazłem, też były bardzo obszerne, bardzo aktualne. Wszystko się zgadzało, więc uważam, że taki raport to jest podstawa, którą obecnie można zrobić bardzo szybko, bardzo prosto i bardzo tanio. I to jest pierwszy element, który powinniśmy zrobić, szukając kolejnej terenówki. Teraz możecie wpisać kod rabatowy, który jest widoczny na ekranie i wtedy do 6 lutego będzie ten raport 15% tańszy. A teraz wracamy do naszych ciężarówek, bo tutaj będą się działy bardzo fajne rzeczy. Do tyłu go! Thank you.
Unimog na szczęście zaczął jeździć dopiero, kiedy spuszczono ciśnienie w oponach. A że zrobiono to troszkę na oko, bo sprzęt został gdzieś tam w bazie i zbyt ambitnie wszyscy podeszli do tego zadania, więc z jednej strony był to sukces, bo auto, jak widać, proszę bardzo, radzi sobie i jeździ, no ale niestety wiązały się z tym pewne problemy i kłopoty. I nie mówię tutaj o takich problemach z wyciągnięciem tego samochodu, no bo szarpanie się stalówką nie należy do fajnych, bezpiecznych i były drobne problemy. Żeby nie sprowokować żadnych niepotrzebnych niespodzianek, wyciągaliśmy go troszkę do tyłu, troszkę do przodu, tak żeby tam się nic nie pourywało. Czemu się przez te pasycie? I ciepło. Jeszcze nie czuć zimna. I w szczęśliwym momencie, kiedy ten samochód wyjeżdżał z tego błota, no naszym oczom ukazało się kolejne offroadowe wyzwanie. Marek! Co wyście kurwa nie widzieli? Kto kierowcą kurwa był? Nie mogę przekonać, bo to nagrają. Andrzeju, nie denerwuj się. Poważnie, teraz stań na boku, bo będzie, jak się może wypaść. Ale nie, no to ta samym. Nie, no co ty? Patrz, teraz magia siedzi. Dobra, magia. Normalnie wymiany koła w terenie bym nie pokazywał, bo to nudy. Ale w przypadku tych samochodów działy się bardzo ciekawe, niezwykłe rzeczy. A może ktoś mi pomóc? Ktoś inny. Ja Wojtuś bardzo cię lubię, ale... Nie jest Zbyszek. Spuszczany na lince albo coś tam. No. Super, ty o, też. Ty, dawaj, do góry lekko. Tym bardziej, że śruby były zapieczone, koło strasznie ciężkie, więc teraz będziecie obserwowali takie zmagania. Tutaj do akcji śmiało wkroczyła ekipa młodzieży, czyli wolontariuszy, którzy tam działają przy muzeum, pomagają. No ciąg, no, siła razy ramię, dawaj, ogień, no. Ale młody, ty w ogóle nie ciągniesz, no, już to widać po plecach, ty nawet napiętych nie masz pleców. Pokazać ci, jak to pociągnąć? Patrz, młody, podchodzisz, łapiesz i ciągniesz. A ja już myślałem, że wyciągnie. Ale trzeba przyznać, że życia nie mają łatwego, bo no, są szkoleni w terenie w takich warunkach bojowych, to po pierwsze. Po drugie, no, cały czas słyszą pewne złośliwości i docinki starszyzny. Popatrz w ogóle, czy coś nie trzyma, czy coś nie złapało tam mocno tego koła. Coś tam jest, nie? Brawo! Ale ktoś dopierdolił! No. Jak się rurka udała! No i teraz tak! Za bokę, żeś zachmęcił. O, kurde. No popuść, Piotrek, i no popuść. Przeduszka! Prawie popuściłem. Ale w galopie. Często robicie takie ten, dni muzeum w terenie, czy tylko dla nas tak specjalnie? Jak dla was, to nie dla was, to dla widzów to przede wszystkim. Nie, aha. Oczywiście. Nie, niezbyt. Nie jeździmy w taki teren jak tu, bo... Ja wiem, bo już wiemy, ile to kosztuje pracy, żeby po wszystkim to doprowadzić do stanu takiego, jak powinno. Ale też takie dni są potrzebne, chociażby dla młodzieży, bo niech zobaczą, jakie jest takie naturalne środowisko, tak, w którym pojazdy powinny jeździć. Także. Jak najbardziej. Będziemy chyba to powtarzać, bo to coś czuje. Deski na bok i nie umarasz ci tej palety, bo na niej się ktoś musi położyć. A dlaczego? Bo tak by trzeba było, ktoś musi lewarek podstawić. Ja ochotnikiem nie jestem. No dawać. Paleta pozwól tam Marka przeprosić na bok. Wysiu, daj mi twoją rurkę. Czekaj, wstrzymaj się Piotrek, albo chyba... Nic się nie stanie, Marek. Dajcie lewarek. Dajcie łopaki lewarek. Dajcie lewarek. No nie rzućcie go na mnie. Będzie zostać. To drugim razem, jak złapiemy gumę, kiedyś w ogóle, to będzie 5 minut i zrobione, co nie? Tak, no pociągnąć je, no! Siła razy gwałt. O, dużo wody. Duża woda. Ładnie wykop dziurkę. Wykazy ruchy i chęć energiczną. Chcę wyjechać Uralem. Z wymianą koła sobie poradzili świetnie, jak na pierwszy raz naprawdę rewelacyjnie im poszło, chociaż lewarek był za krótki, trzeba było wykopać dołek, a nie było łopaty, no długo by opowiadać, w każdym razie myślę, że naprawdę dali z siebie bardzo dużo. No.
Najwięcej problemów chłopaki mieli w ogóle z zapamiętaniem nazwy tej całej instytucji, która nawet dla mnie jest bardzo skomplikowana, także ja się bardzo cieszę, że nie musiałem robić pompek. Śląska Fundacja Pasjonatów Miłośników. No i w dupę jest, znowu kolejna dycha. Młody, dajesz. Śląska Fundacja Miłośników. Dycha, następne ale... dwa razy zapraszam. No niestety, trzeba się uczyć. Najlepsze jest to, że ma na nosiwce napisane, jak się nazywa nasza fundacja. Niech oni robią pompki, a ty mi powiedz pełną nazwę, żebym też pamiętał. Śląska Fundacja Pasjonatów Techniki Militarnej. To jest taka wydłużona nazwa, taka, która bardzo uściśla, co to za grupa w ogóle, aha, co to za ekipa. Natomiast potocznie Garnizon Górnośląski. O. Śląska Fundacja Miłośników. Ja? Śląska Fundacja Pasjonatów Techniki Militarnej. Brawo ty. Oraz... Już nic więcej. No. Garnizon Górnośląski, jak również Muzeum Techniki Militarnej z Wrocławice. Mogę cię pocieszyć, że nie takie tuzy się wyłożyły na tej nazwie. Tak. Śląska Fundacja... Śląska Fundacja Pasjonatów Techniki Militarnej, Garnizon Górnośląski. Marek, za ciężkie to jak zrobię, również no. Muzeum Techniki Militarnej z Wrocławicach. Siedzimy w Wrocławicach. Muzeum Techniki Militarnej w Tarnowskich Górach. Siedzimy w Wrocławicach, ale oni nie potrafią pierwszej zapamiętać. Muzeum zapamiętałem. No to powtórz. Jest. O muzeum czy nie? Nie, o garnizonie. To nie tego zapamiętałem, ale dobra. Dzisiaj dochodzę do takiego wniosku, że Ural to chyba powinien jechać ostatni, bo Ural to jest trochę taki patrol, który przejeżdża i tylko pogłębia te kolejny, podpuszcza innych, no a potem musi ich wyciągać. Ta ekipa ma bardzo ambitny plan, mianowicie chcą się zapisać do Księgi Rekordów Guinnessa rekordem, który polega na tym, że czołgiem rozjadą 102 samochody. Co trzeba zrobić, żeby wpisać swój rekord do Księgi Rekordów Guinnessa? Jak to wygląda procedura cała tego? Kontakt z biurem oczywiście był już, dostaliśmy wszystkie wytyczne. Wiemy, że nikt dotychczas na świecie nie zrobił tak dużego rekordu, było kilkadziesiąt samochodów. Był gdzieś taki wpis, natomiast 102 sztuk jeszcze nikt nie zrobił. 102 to taka liczba, która w Polsce kojarzy się z czołgami no bardzo. No właśnie ona jest nie bez powodu. Rozmawialiśmy ostatnio o 100 sztukach, natomiast będzie 102 za namową internautów i naszych tutaj przyjaciół, żeby były to 102, bo ta 102 gdzieś tam ciągle gdzieś tam między nami się toczy. No i cóż, no 102 samochody mamy ogarnięte, czołg mamy ogarnięty, teren mamy ogarnięty. Rozmawiamy ze sponsorami, bo niestety ten wpis jak dzisiaj wszystko w tych czasach kosztuje. Trzeba ściągnąć sędziów z Anglii. Czy to jest tak, że się płaci za to, żeby sędziowie przyjechali sędziować twój rekord? Tak. I nieważne, czy go zdobędziesz, czy nie, to i tak musisz zapłacić. Tak. To znaczy, no my będziemy się przygotowywać, bo mamy już umówione testy na to, że będziemy testować, jak układać te samochody, czy to będzie w jednym rzędzie, czy w dwóch rzędach. To dopiero zobaczymy, bo musimy po prostu zobaczyć, jak się będzie czołg zachowywał przy dużej ilości tych samochodów. Dobra. Ile kosztuje zdobywanie rekordu Guinnessa? 10 tysięcy funtów, czyli około 55 tysięcy złotych. I tyle potrzebujecie i szukacie sponsorów, tak? Tak jest, to jest plan minimum na 55 tysięcy, czyli na ten wpis. Natomiast przy okazji, wykorzystując, mamy nadzieję, że wszystkim się spodoba pomysł i wszyscy do nas przyjadą zobaczyć, jak będziemy to wszystko robić. Oczywiście ekipa Teren Wizji stała się naszym patronem medialnym. Natomiast co jeszcze chcemy? Chcemy zebrać dodatkowo jeszcze parę groszy, może nam w tym internauci pomogą. Ponieważ współpracujemy z Fundacją Sprzymierzeni z Grom, jest to fundacja, która pomaga wszystkim byłym specjalcom, wszystkim w ogóle żołnierzom i innym mundurowym z innych służb, więc myślę, że szczytny jest cel.
Myślę, że postawienie puszki na tak dużej imprezie, na której będziecie bić rekord Guinnessa i rozjeżdżali 102 samochody, jest bardzo dobrym pomysłem, bo jak sporo osób przyjedzie zobaczyć na żywo bicie rekordu Guinnessa i takie show, jakim będzie rozjechanie 102 samochodów, to niech każdy wrzuci do tej puszki 5 zł, 10 zł, nie wiem, 100 zł, jakiś bardziej rozrzutny nasz ten cel, to może zebrać się naprawdę fajna, spora suma. Zgadza się. Więc prośba Terenwizji tutaj jest taka, żeby wspomóc ten bardzo fajny pomysł, bo myślę, że jesteśmy w stanie zdobyć takie pieniądze i po prostu wspólnie się w czerwcu spotkać i dobrze się bawić, właśnie bijąc taki, no nietypowy, ale jednak rekord Guinnessa. Ural 375 nie posiada blokad w mostach. Każda z tych osi jest otwarta, więc jak złapał tutaj wykrzyż, to nie jest w stanie podjechać, ale mimo wszystko i tak słusznie daleko podjechał i to spuszczone powietrze w oponach daje tyle trakcji, że gdyby nie jakby ten brak wykrzyżu pod szczytem, to myślę, że jakby mocowo i trakcyjnie to on dałby radę wjechać. Tylko po prostu to brakuje blokad. I w tym przypadku jak ciężarówka, która ma blokady, znaczy nie wiem, polski start 266, miałaby większą szansę tutaj wjechać. Ale zobaczymy, drugą próbę trochę szybciej. Komentujesz. Nie należy nigdy pękać, trzeba próbować do końca. Coś musi puścić, albo górkę, albo sprzęt. Stój, stój, stój! Mamy jeszcze jakiś zapas? Zapas czego? Mocy? Czy... Opony. Nie, a to? A chodź. Nie. Chodź. Nie. Chodź. Nie. Tu nie? Oj, oj, oj. Klątwa. Nigdy nie zrzuciłem opony. Taka nowość. Można powiedzieć, że to... Czy to jest kwestia, że za mało było ciśnienia, myślisz? Ja myślę, że obróciło. Wiesz, obróciło, bo ona może i zatrzymała, ale obróciło na feldze i... No i bez dentko... Albo to... dobiło? Może dobiło, no stało się to drugi raz z przodu. Może jeden bar jest za mało, może powinno być półtorej, no będziemy wciąż testować, no uczymy się to. Pierwszy nasz taki wyjazd, także na pewno będziemy testować i próbować. Dobrze idzie. Dobra. Najlepsze z tym wszystkim to, jakby mi Adam nie powiedział, byśmy dalej próbowali, nie? Bo tego w ogóle nie czuć, nie? Tego, że nie ma tej opony. Nie? Sprawdzaliście może uszczelkę pod głowicą? Czy aby jest dobrze? Tryskiwacze. Ja myślę, że to turbulator mógł strzelić. Tak. Na pewno był źle regulowany, tak. Burbulator tak. I przyczłapnik boczny. Ale to jest ciekawe, że dzisiaj największa legenda terenowych ciężarówek, Unimog, tak naprawdę ma największe problemy. Tak. No bo spuszczaliście za dużo tego powietrza. A wcześniej czyli, to była wina Patryka, ale i już to teraz... jest wina Patryka, bo to on wpadł na pomysł. Nie, teraz wiesz co było problemem? Że on jak podskoczył, jakby spadł tak. Prosto, na prostych kołach, to spoko. Tylko w momencie jak on podskoczył, to on się przesunął i on jakby... Powiedz co było problemem, bo nie powiedziałeś. No właśnie, to ale tłumaczy. Unikasz on, tego, ale unikasz tego, unikasz. Co było problemem? Kierowca. No ci powiem, że pytałem jak kierowca. Kogo obraziłem, bo nie chcę kierować. Największego! Nie, to co mam? Co mam? Co mam? Ale ładne zdjęcie wam dzisiaj zrobiłem.
No ta niespodzianka nas zaskoczyła, bo już zaczynało się robić ciemno, więc plan był bardzo szybki, taki, żeby zawieźć jedno koło do wulkanizacji, co się udało zrobić. W tym czasie ekipa próbowała podnieść ten samochód i ściągnąć to koło, które jak widać, no wygląda jak wygląda, co oczywiście też łatwe nie było, bo śruby były zapieczone, więc walka trwała tak naprawdę do wieczora. Oglądam teren wizji dość regularnie i nauczyłem się, co to jest klątwa teren wizji. Dzisiaj na własnej skórze zresztą, bo to znaczy, że się wydarzy wszystko to, czego byśmy się nie spodziewali, nie, że może się wydarzyć. A, zmienicie? Ja jestem z tobą duchem. Nie, już po prostu ręka mi drętwieje. Myślę, na czym by go podstawić teraz, bo ty... Niczym go nie podstawić. Ale jeszcze będę wajchował, nie? Jeszcze nie jest koniec. No jeszcze nie jest koniec. Ale powiedz mi, patrz, pomyśl sobie, ty, popatrz co ty robisz, ciśniesz te koło, nie przyciśniesz go przez tą pakę, jak patrz, weźmiesz rurkę, będziesz na nią cisnął, to jej nie wyciśniesz, pomyśl, zrób wektor siły w tą stronę, wektor siły ma być tak jak ta rurka, patrz, naciśnij na tą rurkę, tu gdzie napierało, tu naciśnij, stało się coś, a naciśnij teraz z tej strony, patrz, poszło, dawaj, wektor siły w tą stronę, jedziemy. Ale nie rozumiem. Opona ma nie być ciśnięta w ten sposób, tylko... Z tyłu. Z tyłu. Uczy się tego piąty rok, a jak krew w piach. Usiądź sobie, zaprzyj się. Zaprzyj się tam z tyłu, no spokojnie. Dasz radę sam, patrz. Znowu masz wektor siły w ten sposób, patrz młody. Nie masz mieć tak, masz mieć idealnie go w poziomie. Usiądź sobie dupą w tym miejscu. Zaprzyj się plecami o tamtą paletę wyższą i nogami wypchnij to koło. No to przesuwaj, jak się przesuniesz, oprzysz się o ścianę groziową i pójdzie. Poszło. Prowadzicie jakieś szkolenia dla młodzieży, tak? Czy? Wprowadzamy taki projekt dopiero. Właśnie piszemy biznesplan i będzie to w przyszłym roku. Uwaga. Może w połowie tego roku będziemy to wprowadzać. Właśnie pierwsze szkolenie właśnie jest za nami. Właśnie wektor sił na podstawie rurki plastikowej. Co ty miałeś z fizyki? Ja miałem z fizyki bardzo upierdliwą panią. I się przydało. Przydało się, tak. Jak widać, nasza wycieczka zakończyła się w nocy, ale bardzo pozytywnie, bo wszyscy no zmarznięci, ale szczęśliwi dojechali z powrotem do domu. Także wszystkim, którzy nam tutaj pomagali, którzy się z nami bawili, bardzo dziękuję i trzymam kciuki za bicie rekordu Guinnessa rozjechania czołgiem 102 samochodów. Naprawdę dopingujemy i Terenwizja zrobi wszystko, żeby udało się ten rekord pobić.